Taką małą On sam beczkę już się tylko zrobił gminy. głupi. On sam się Rozłożył pogubił, no, on sam się pogubił w tym, co mówił. Czekaj, Poszedł przemyśleć. Przenieś go, bo może się stresuje. Darku jesteś? No, nie, Darku, my też dajcie mu pokój, poleciał do całodobowego, bo nie Ale zdąży. Nie mów się wszyscy naraz, nie mówmy po kolei każdy, nie? Bo tak to jakbyś mu wszyscy mówisz, to on będzie spoci się i nic z tego nie będzie. Ty gus! Ty poczekaj, bo zaraz będzie część druga. O, zajebiście, dobra. Żołądź mu się tam zestresuje. Ja ale ty chyba... czekaj gus, bo zaraz chyba będzie twoja. Nie, myślę, się, że on tam czyta wszystko, dlatego. Upok, ty jesteś? Wyjdę ktoś. Ja pierdolę, co to kurwa było? Upok, posłuchasz, to tutaj będzie zaraz, zobaczysz, ale się cicho na razie. No czy nie, bo Wilgory tam pewnie już szuka czegoś, jakiegoś tematu dobrego. Teksty, YouTube. On przygotowywuje sobie takie sprawozdanie, żeby mieć coś no, wiedzieć. Ale nie jesteśmy ziomno 22 lata, ma Facebooka, chciałbym mieć. No to co, jest gra. No. Mogę ci Facebooka pokazać, jak mi nie wiesz. Ale dobry wariat jest z niego. Ej, gus! Ktoś mówił, że w gimnazjum nie zdał szkoły. Nie zdał tak? gimnazjum, tak, bo o. miał ciężkie dzieciństwo. Co prawda. Ale to nie ma aż jak się śmiać. To co on tutaj bawi się teraz w bonus RPK, historia mojego życia, czy co, ja teraz nie wiem? JP, JP. Nie, no wiesz, pospinał się. Ale chłopak. Co, czekaj, czekaj, on zaczął spinać się na żonę do niego. Ciężkie dzieciństwo, mama na mnie wybierała z kablem, czy co? No. Ja pierdolę, ile wy gadacie? Znaczy on, nie wiem, ma stulajkę, może patrzy, może pyta się kogoś tam. Czaisz ty tak naprawdę tutaj chwilę. Boże, Paula, weź się ogarnij, będzie wszyscy słyszał, jak będziesz się. Dobra, będziesz tańczyć przy odpoczynku. Ja tu mam o 17 audycji, mi i tak nie będzie. No dobra, dobra, spokojnie. Ale ty, guzek, jesteś, jak podawaliśmy wam tego, no chciałem powiedzieć Facebooka, nie, bo mnie zakręcił ten wariat, ale jak wam te zadaliśmy, nie, to się tam wybierał strasznie pewnie, weź... nie? Da Facebooka? To weź wyślij. Znaczy wilgotny? Teraz to już pewnie suchy się zbił, ale zobaczymy jak wróci. Pogubił się chłopak, no i co zrobić? A kto tu, co tu macie w ogóle dzieć? No ty tak na 22 lata grał w CS, a podpinał się. Powiedział, że da Facebooka jak mu nie wierzysz i nie wiem. No bo dam ci Facebooka jak mi nie wierzysz ile mam lat. A do złota? Ja pierdolę. Ja tak sobie siedzę od minuty i słucham, co pierdolę cię, wiesz? Mordo. Aha, no, no dobrze, a czemu się nie dobrze? A to jest debil, nie? To jest debil. Nagrywaj, proszę. A co to za debil? Cicho, cicho. Widzisz, obrażają cię na starcie, nawet cię nie znają, a widzisz, mówią, że jesteś debilem. Na mnie? Nie, na wilgotnego, czemu tak jest? Chuj z nim. Jesteś zbizikowany? Wilgotny. Rozumiem, no, jestem, człowieku, jestem. Dzieciństwo, czemu, okay. Czemu masz... Mogę zapytać coś, wilgotny? No pytaj, pytaj. Mogę zapytać, czemu masz taki nick właśnie wilgotny? No bo jestem dzikim typem, lubię kurwa duże zabawy. Moczysz się sami? Tak, moczę się. I dlatego masz nick wilgotny, tak? Tak, jestem wilgotny, czemu strasznie. Ale czekaj, bo ty powiedziałeś co innego, Chyczu co innego. Chyczu się spytał, czy ty się moczysz w nocy, a ty powiedziałeś, że jesteś wilgotny w łóżku, no to sorry. Mam, nasuwa mi się tu jedno pewne pytanie, nie? Czy śpisz w pampersach? Yeah. Oj chuj. No sorry, nie to mój taki DM-nowy pocisk, ja lubię tak się z ludźmi drożyć. Ale ja nie miałem nic złego na myśli, ja nie miałem nic złego na myśli, ja nie chodzi mi o to, żeby podbierać się, ponieważ ty jesteś wilgotny! Mi to się wydaje, że wilgotny nie wytrzyma z nami dłużej i zaraz wyjdzie po prostu. Nie, dobra, mów. Ogarniasz, tak? Dajesz radę jeszcze? Ja kurwa nie biorę tego do serca, może. Ej, co się mamie nie poskarżysz? Ja nie mówię, że do serca, nie? A mówię, że to, czy, nie? Chodzi mi o to, czy wytrzymasz tą presję, nie? Jesteś pod ogromnym napięciem. Ja mam żadnej presji. Tyle osób w mojej odpowiedzi, człowieku. Jak ty poszedłeś, ja po prostu nie wyrabiałem. Normalnie mój mózg, moje hormony buzowały, ponieważ ja chciałem poznać tą odpowiedź. Dlaczego ty jesteś wilgotny? Wiesz, jak to mnie interesuje? Ja pierdolę. No, to jest moja tajemnica. Dobra, usiniesz teraz. Wszyscy dobra, czekaj. W presji rozumiesz. Wilgotny, mogę o to zapytać, wilgotny? No pytaj. Dasz mi swojego Facebooka? Nie, bo zasługujesz na niego. Nie, czemu nie chcesz dać? Nie dam ci. Ale no dlaczego? Poda. Wchodząc na TSA do nas, rzuciłeś tekstem. Mam 22 lata, ty nie wierzysz, no dam ci Facebooka. Ja ci nie wierzę i chcę twojego Facebooka, chcę się przekonać. No to kurwa nie uwierzysz i nie zobaczysz. Nie, daj mi naprawdę.
To pas, czekaj, to pas będzie w awatarze, jeżeli nie, ja ci mogę kontrolować. Bo on tam ma świetne foteczki, lustrze. Na swójnik i set awatar, potem wiesz, w bibliotece wybiera zdjęcie, tylko nie może być tam... On ma świetne foteczki, nie zdjęcia. Świetne foteczki, człowieku, takie tam z lustrem. Kurwa, Solara te sprawy. Nie, czekaj, nie żadna Solara, nie mów, że Solara, bo ja mam czarną karnację i dużo osób się czepia, że jestem, kurwa, mój kochany, że jestem solarysta, nie? Ale wilgotny, posłuchaj, nie? Daj mi swojego Facebooka, bo naprawdę chcę się przekonać. Czekaj, to może nie mów do niego wilgotny, bo ja nie wiem, jak to naprawdę... Tak, Darek, masz, tak? Darek? Dobra, Darek. Słuchasz mnie? Mów mi Mariola. Mariola, mam cię mówić? Dobra, Henryk von Ruhenhaus. Darku, skąd jesteś? Ej, czekaj. On jest Henryk von Ruhenhaus, a jego dziewczyna to Helga von Lumentyn. Daruś, mogę zapytać, skąd jesteś? Nie, co? Mogę, czy nie? No. Skąd jesteś? Z Gdańska. Z Gdańska? No, jestem z Gdańska. Aha, to powiedz mi skąd dokładnie, bo ja też jestem z Gdańska akurat. Ta, pierdolnik, coś kurwa sobie po prostu szukać na Facebooku, taki głupi tutaj nie jestem. Aha, nie chodziło mi o to, chciałem po prostu się z tobą spotkać. Na Facebooku da się szukać dokładnej ulicy. Nie, chodzi ci o to, żeby sobie, kurwa, wiesz, wyszukać mnie na Google Facebooku mapy i wstawić... Google mapy, tam Google mapy będzie stał taki wilgotny, rozumiesz. Poczekaj, Demen. Będę wiedział, że ty. Wilgotny, nie chodziło mi o to, że teraz to sam z siebie głupiego zrobiłeś, bo ja tylko chciałem zapytać, skąd jesteś, jak masz na imię, a ty wyskoczyłaś mi znowu z Facebookiem. To ty mi wyskoczyłeś takie... z Facebookiem. Ale ja wcześniej zapytałem. A teraz zapytaj normalnie, skąd jesteś, imię wiem, jak masz na imię, nie? Darek. Tylko zapytaj, skąd jesteś. Nie chodziło mi o to, żebym, wiesz, dostał twoje dane, bym wyszukał cię na Facebooku, bo mnie to nie obchodzi, jak wyglądasz, nie? Możesz tam mieć dla mnie 5 lat, nie? Tylko powiem ci tak, będziesz mądrzejszy trochę, masz 22 lata, człowieku, to powiem ci tak, nie obraź się, nie? Ale nie rób siebie pustaka, dobra? A jak chcesz, to chociaż na blondyna zrób. No to i zapuść włosy, naprawdę, bo teraz co pograndziłeś z tym Facebookiem, to już jesteś moim idolem, nie? Zawsze nim będziesz, naprawdę. Idź do mam talent, będziemy głosować na ciebie. Będziesz moim przykładem. Ja zawsze jak ktoś mnie uwierzy, ile mam lat, to będę mówił. Darek, ja się tyle starałem, a ty to zrobiłeś w ciągu 5 minut, żeby chytrzy cię docenił, ty. Ja pierdolę. Jeden tekst. Widocznie mam to coś w sobie. No masz, no co tamto, nie? Jesteś wilgoć, stary, nie? Dla mnie jest mówić. Nie wiem, że ty masz chyba na chacie. No, mam, ci powiem, w gaciach. Ja też mam, cały czas mokro. Ja ci powiem, że przyznam się, ale spociłem się trochę na plecach ze śmiechu z ciebie, nie? No, czy nie z ciebie, po prostu z twoich wypowiedzi, nie? Fajnie. No, czy nie wiem, czy fajnie. Może dla mnie tak, dla ciebie nie. Widzisz, jest tu ponad chyba 10 ludzi, nie? Będzie ponad 10, nie? No, to może zrobimy jakąś, kurwa, paradę. Nie będziemy robić parady, tylko widzisz przy tych 10, tam 13, no, 13 ludzi. Pokazałeś im, jaki jesteś naprawdę, nie? Jaki wariat z siebie. Kurwa, ej, ja jestem wariatem, kurwa. Jesteś debilem, po prostu, nie wariatem, jesteś debilem, kurwa, dobry humor. No dobrze, ja to powiedzieć, ja ktoś sobie, kurwa, z tego zwał. Dobrze, robi, słuchaj, ja ci... Leś. Dupy, nie? Jestem dobrze. Jaki jestem i już taki pozostałe, nie? Dobrze, jesteś... Powiedz, Szyszka. Tak z czystej ciekawości. Sisiunia? Nie, powiedz Szyszka. Powiesz? Co mam powiedzieć? Szyszka. Szyszunia? Nie, Szyszka. Szyszka. Nie. Nie dość, że głupi, to jeszcze stresowany. Ale nie chodziło mi o to, trzeba się śmiać. Ja chciałem Szyszka. Po prostu... Szyszka. On gdy mówi tak, słuchać, by się delikatnie seplenił, nie? Ale no powiedział dobrze Szyszka. Może to mutacja głosu. Tak, co mam. To jest mutacja głosu i dlatego ma 22 lata. No i dobrze, że ma 22 lata, no powiedz. Szyszka. Już myślałem, że wyszedł, nie? Wilgotny jesteś jeszcze? Tak. Nie jesteś zły na mnie? Ja się tu mówię. Nie, no powiedz, mówisz, że jesteś wariatem. Ja ci powiem, że ja też nie lubię, wiesz, tam się napinać czy coś. Ja normalnie z tobą rozmawiam, wpadłeś na starcie, pospinałeś się jak tampon, nie? No i nie wyszło ci to na dobre, widzisz? No ja nie wiem, czy tampon może się spiąć. Tak, może się spiąć, jeśli go łykniesz. Spokojnie tam, przyszło, nie stresuj się, to wiesz, żarty takie, nie? Mówiłeś, że seplenie, tak? No, tak. No, seplenie trochę, masz rację.
No widzisz, to chodziłem, tylko... chodziłem do logopeda, ale też olałem go. Dobra, tam nie... Ale no, tak, tam nie obchodzi mnie twoje... wyrazista, że tak powiem. Dobrze, dobrze, nie obchodzi mnie twoje dzieciństwo, co ty tam robiłeś, nie? Tylko dam ci tak, wiesz, taką radę, nie? Jak grasz zawsze się coś i ktoś się do ciebie spina, bądź normalny, nie? Nie mów tam takich, wiesz, nie spinaj się, bądź spokojny, wiesz? To lepiej wychodzi, nie? Bo teraz akurat wszyscy z siebie pompę mają, nie? Kto tam grał na Nick Stefan, czy jakoś tak? Ja. No i kurwa co? I co się śmiejesz tam? Co ja i co? Nie mogę się śmiać? Mogę, kurwa, wolny kraj. Co kurwa? Byłeś na duście, kurwa, lana zapałeś tam, ciotko. Ty wilgotny, wilgotny. On też jest starszy od ciebie, akurat ci to powiem. No dobra, a mnie to jebie, on jest starszy. No dobrze. Ciebie to życie jebie. Dobra, to teraz Kan kontra Darek. Ci powybiją. No czemu Darek ciągle Darek? Zostawcie no Darka, bo Darek... No Darek, no co, wilgotny mam mówić? Spinam mu kurwa łeb, jakiś jebany gra na lagach, kurwa, i zawki go trafiam, a on kurwa mi zaraz wybiega, kurwa, za krzynki, kurwa, gdzie kurwa ty, go nie widać. Nie tylko ja mam lagi, ty też czasem. Tak, ale lagi, kurwa. Ty, Dareczku, Daruś, kurwa, no life i Darek. Darek, misiu jesteś. Lubisz chłopaków? Nie, tak, lubię, kocham nawet. Tak? Ja mam kolegę, który lubi kurwa orientację seksualną, kurwa gejowską. Ty? No widzę, że coś masz wspólnego z nim, skoro to twój kolega też. Nie, bo szanuję każdego człowieka. Nie szanujesz, bo okazałeś się tępym chujem wchodząc na naszego TSA i nas ciskając. I nie mówisz, że szanujesz wszystkich. A który kurwa to tam ciskał kurwa na sali co chwilę, co? Trzymaj, ty mówisz, że Zawki ciskałeś, nie? Jeśli możesz, wyzwij mnie, dobra? Ja tam nie wiem, który jestem. Zobacz sobie i wyzwij mnie, jeśli chcesz. Ziom, jak bierzesz gadał, jaki ty jesteś wilgoty, to aż mi kurwa korki wyjebało. Idźcie, poszło po kablu. No ty bez kitu, jak dole, rozpuściłeś się w Bydgoszczy. Pewnie? Zwieracze ci w dupie pewnie puściły. A i widzisz i no, czemu? Ty, mówisz, że masz... Kurwa zaczynam się pierdolić jakiś swojej kurwa co mam ci kurwa wyjebać, to? Widzisz, jest... Sram na ciebie kurwa cię pękałem, rozumiesz? Strasz, takim blot, kurwa jeszcze robotą. Możesz powiedzieć, że się do kogoś straszny kurwa walisz, to ty gówny możesz ty. Wal się kurwa konie. A mówię walisz, walisz się gówny kurwa. Ma to pierdolona ty. Wal się ty kurwa konie frajny. No już i tam ściśni klota na ty. Wybierdalam kurwa makaron ty kurwa. Ciągu tył cię pierdolony, lachociągu kurwa. Kotkodanie siódmej dzieci. Gdybyś ty jeszcze go miał, kurwa, zdołem, kurwa, szuja, nawet kurwa, ty, który nawet nie wie, bo to jest Tulejka, kurwa, to zbana. Tulejman. Dajcie, ale ty, ja zatruję zaraz. Masz wyjebane Tuleje w dupie. Nie chodzi o Tuleje. A ja wolę mieć Tuleje w dupie, niż, kurwa, nie wiedzieć, co to jest Tulejka, ty. On ma taką czarę między zębami, że ty z budą przelatuje. A masz? Masz? Mam na ciebie wyjebane, o, tak mogę ci powiedzieć. No widzę, że jesteś raperem. O, ale czekaj, ja pierdolę, te teksty z Google. Ty na nas zażycie na ciebie. Ale, teksty ale, Google. Ej, ja kto ty powiedział, jaki nie... Ja piszę swoje piosenki oczywiście, nie? Pizdu jebana, kurwa, macie, nie co robisz, co robisz? To... Disco Polo pisze piosenki. Piszę ale nie, swoją poczekaj. Muzę. Ty piszesz? Tak, piszę. Jesteś raperem, tak? Nie jestem raperem, ale piszę swoje piosenki. A, ale a ty to, ja ci powiem, gdzie się piosenka, cicho, cicho, cicho. Czekaj, demę, poczekaj. Cicho, piosenka idzie tak. To co dał nam świat, minione chwile, które zabrał bez, tak? Tak ciało. Demen, ale skar, o kurwa. Wilgotny, weź wilgotny, zaśpiewaj to, co w Gdańsku śpiewałeś. No, zaśpiew, to będę twoim fanem, jak się ładnie śpiewasz. Ja wczoraj śpiewałeś, coś tam jebać, coś tam jakoś... Co śpiewać ci? Gdańsk, co to? Z Ekstras Klas coś tam było. Ja bym ci zaśpiewał, czy pamiętasz tę noc w Tatarakach? Ej, ja dzięki na temu hali, nagraniu, ja po tej w ogóle waszej tutaj konwersacji, że tak powiem, muszę iść się tak napierdolić, że chuj, bo mi tak mózg zlasowaliście, żeby ja pierdolę, ja to... Ja mam seksy sporty, bro, chcę. Ale no, czemu się śmiesz? Przystojny jestem, co? A dziś sobotę? Chciałbyś mi lata zrobić, ale nie! Co nie? Daj was, daj dawaj. Ej, każdy niech sobie fotę. Ej, Madzia jesteś? Madzia, ja nawet Madzia. Mam na kompie, może bardzo Madzia, wejdź na tego, na Steama, bo widzę, jesteś offline.